Wprost nie możemy się doczekać, aż święci powrócą do naszego życia na konsolach Xbox już w tym miesiącu i jesteśmy pewni, że wy też nie możecie. Szczęśliwie mieliśmy okazję sprawdzić kilka pierwszych godzin rozgrywki z tej gry i z przyjemnością opowiemy wam o wszystkich szalonych rzeczach, które możecie robić w nowym świecie Saints Row Santo Ileso. I nie martwcie się, nie będziemy spoilerować. Zacznijmy od jednej z pierwszych rzeczy, za które się weźmiecie – stworzenia własnej postaci. Poziom personalizacji dostępny w kwestiach, które niekoniecznie bralibyśmy pod uwagę, jest niebotyczny. Od suwaków modyfikujących ciało do rozmaitych protez, aż po, no cóż, dokładnie to, czego można się spodziewać po Saints Row. Możecie być dokładnie tym, kim chcecie. Chcecie wyglądać jak srebrny surfer? Nie ma problemu. Chcecie wyglądać, jakbyście byli poszywani z fragmentów ciał? Proszę bardzo. Chcecie wyglądać jak to coś? Decyzja należy do was. A kiedy już stworzycie swoją wymarzoną abominację lub, jak w naszym przypadku, rzeczywistą postać, możecie wybierać spośród szerokiej gamy emotek i głosów. My postawiliśmy na piękny, mocny angielski akcent i głos, który przypomina nam pewnego zamaskowanego i śmiertelnie groźnego żartownisia. Kustomizacja zawsze była jednym z uroków Saints Row, a jej nowe oblicze nie jest wyjątkiem. Niektórzy ludzie najbardziej w życiu kochają zostawianie złośliwych opinii w internecie i na szczęście jest to coś, co możemy zrobić w Saints Row, ale konsekwencje zostawienia jednogwiazdkowej recenzji są o wiele, wiele gorsze. A to dlatego, że Saints Row wprowadza mechanikę korzystania z platformy mediów społecznościowych, która daje nam doskonałą okazję do szkalowania działalności naszych rywali. A tymi rywalami są inne gangi w Santo Ileso, czyli Neonowi Idole, wojowniczy Marshals i niezwykle niebezpieczni Los Panteros. Rzecz w tym, że nie przyjmują oni krytyki zbyt dobrze i wtedy dzieje się to. Im niższa ocena, tym mocniejszy odwet, więc może ostrożnie z krytyką, bo inaczej wasza sytuacja też może stać się krytyczna. Santo Ileso nie jest najbardziej przyjaznym miejscem na ziemi, więc czeka was wiele starć. Jednak ta wersja Saints Row ma ukryte w rękawie kilka nowych sztuczek, które sprawią, że będzie to jak dotąd najbardziej dynamiczna wojna gangów. Na początek widzicie ten licznik procentowy na środku ekranu? Po osiągnięciu 100% możemy nacisnąć Y, żeby wykonać ostateczny cios na biednym przeciwniku, który dla większości z nich jest śmiertelny. Wiadomka. Widzieliśmy już mnóstwo niesamowitych animacji, które warto wykorzystać w pojedynkę, a co dopiero by pomóc sobie w trudnej sytuacji. Przycisk Y przydaje się również w inny sposób w trakcie wymiany ognia. Wystarczy go wcisnąć, by oddać celny strzał w najbliższą stertę materiałów wybuchowych lub elektroniki, smażąc przeciwników znajdujących się w pobliżu. Zaufajcie nam, Y to wasz przyjaciel w tej grze. Podziękujecie nam później. Zerknijcie w grze w telefon, a znajdziecie w nim naszą następną wskazówkę dotyczącą walki oraz rzeczy, które warto w kółko podnosić – umiejętności. Możecie odblokować w miarę zdobywania kolejnych poziomów i przypisać je do przycisków Y, X, A i B, żeby wykorzystać je w swoim repertuarze ruchów, przytrzymując RB. Udało nam się odblokować kilka z nich w trakcie gry, w tym możliwość rzucania zasłon dymnych, które dezorientują wrogów, lub min, które ich rozczłonkowują, ale zdecydowanie naszym ulubieńcem stała się umiejętność Pineapple Express, która robi, no właśnie to. Tak, w istocie gracie w kręgle z granatem i spodniami waszego przeciwnika. O ile wiemy, jest to coś, co można zrobić tylko w Saints Row i z pewnością warte jest wydania kilku złotych monet w Xbox Store. Santo Ileso jest miastem podzielonym, o czym przekonacie się zaglądając na mapę. Zauważycie, że na niektórych obszarach zaznaczono, do kogo należą, zazwyczaj jest to jeden z wcześniej wymienionych gangów złoczyńców. Choć nie mieliśmy czasu, by się do niego zbliżyć, widzieliśmy wzmianki o stole do planowania imperium, z którego pomocą można budować własne przedsięwzięcia. Co oznacza, że prawdopodobnie, gdy już pozbędziemy się tych wstrętnych konkurentów, będziemy mogli budować na danym obszarze własny biznes, a nieco później stworzyć świętych od podstaw. W dalszej części gry dostajemy też aplikację na telefon, która pozwoli przelewać pieniądze z działalności bezpośrednio na wasze konto, więc zawsze będziecie mieli dostęp do gotówki. A propos wznoszenia od podstaw, jeśli będziecie mieli szczęście i znajdziecie stację pogodową na pustkowiu, możecie użyć jej do zrobienia jednej z najlepszych rzeczy, jakie można zrobić w każdej grze wideo – do latania. Technicznie rzecz biorąc jest to raczej szybowanie w wingsucie po tym, jak zostaniecie wystrzeleni w górę, no ale nie ma co wybrzydzać. Jeśli podejdziecie do stacji meteorologicznej i wciśniecie Y, zostaniecie wystrzeleni w powietrze, a potem zostanie wam podziwianie widoków. To jeden z najciekawszych sposobów przemieszczania się w całej grze i będziecie korzystać z niego często, wykonując misję poboczną Wingsuit Saboteur. A skoro o tym mowa, to musicie przecież jakoś zarobić na czynsz dla siebie i swoich współlokatorów, a czy jest na to lepszy sposób niż absurdalnie zabawne zadania poboczne? Wykonując różne prace dla swoich kumpli na mieście, dostajemy drobne kieszonkowe i zwiększamy liczbę punktów expa. Na przykład we wspomnianym już Wingsuit Saboteur pomagamy naszemu koledze konsultantowi zniszczyć kilka wież telekomunikacyjnych. Zadania są bardzo zróżnicowane, a każde z nich mogłoby stać się samodzielnym hitem filmowym, począwszy od zadania Riding Shotgun, w którym wynosimy ochronę pojazdów na zupełnie nowy poziom, po shoplifting, który polega dokładnie na tym, czego się spodziewaliście – wykradaniu rzeczy za pomocą wielkiego magnesu przyczepionego do helikoptera. Właśnie do takich rzeczy stworzono Xboxa. Są też lżejsze prace, takie jak dostawy nielegalnych ładunków i sprawdzanie aplikacji Wanted, która jest trochę jak Uber, ale z zabójstwami zamiast podwózki. A ponieważ walka w Saints Row jest tak szalenie zabawna, z pewnością istnieją trudniejsze sposoby na zarobienie pieniędzy. Santo Ileso nie bez powodu nazywane jest klejnotem Rio Salinas. Jest tu mnóstwo miejsc do odwiedzenia, które różnią się od siebie diametralnie i są bardzo charakterystyczne, jak na przykład rozległa pustynia Rojas, Eldorado przypominające Vegas czy egzotyczna Marina. Już nie możemy się doczekać, by zobaczyć to wszystko na Series X w wyśmienitym 4K, a początkujący fotografowie mogą ułatwić sobie przemierzanie miasta. Wasz telefon w grze, podobnie jak ten w prawdziwym życiu, ma aparat, którym możecie robić zdjęcia, ale jeśli zabawicie się w turystów i popstrykacie fotki różnym miejscom, odblokujecie punkty szybkiej podróży. No to miła premia za podziwianie atrakcji stworzonych przez twórców gry, dzięki której poczujecie się jak w prawdziwym, tętniącym życiem mieście. Ale na co komu te wszystkie pieniądze, jeśli nie po to, by je wydawać? W Saints Row możecie pokusić się na niejedno, ale wydawanie pieniędzy jest naprawdę przyjemne. Po całym mieście rozsiane są liczne sklepy, w których możecie kupić lub ulepszyć różne elementy swojego arsenału. Po wykonaniu pewnej misji dla JR, który z jakiegoś powodu paraduje w stroju minionka, odblokujecie Jim Rob's. Uważajcie tylko, jak to wymawiacie. Tutaj będziecie mogli dowoli personalizować swoje pojazdy. Modyfikacje obejmują nie tylko rozmaite malowania, ale także klaksony, możliwość dodania nitro, wyposażenia offroadowego lub liny holowniczej, która może też posłużyć jako broń. Udajcie się też do ulubionego sklepu serii Friendly Fire, a zdobędziecie prestiżową broń, od broni do walki wręcz po shotguny i SMG. Każda z nich ma też specjalną zdolność, którą można odblokować, wykonując określone zadanie, np. zabijając strzelca wyborowego lub konkretną liczbę członków wrogiego gangu. Możecie nawet poszperać po sklepach i kupić nowe ciuszki. Do dyspozycji macie sklepy, które już wcześniej widzieliśmy w Steelport, jak Leather and Lace, ale także nowe przybytki jak trafnie nazywany Everything's a Million Dollars, gdzie, uwaga, spoiler, wszystko jest za $1 000 000, a przynajmniej tak zakładamy, bo nie jest jeszcze otwarty. Możecie też wpaść do Rusty Needle po nowe tatuaże, które pokażą, jak wielkimi poszukiwaczami przygód jesteście, a nawet do Crazy Chicken Dance Studio po nowe kocie ruchy. Niektóre z nich są droższe, niż można by się spodziewać. Wszystkie te sklepy sprawiają, że tworzenie postaci na własną miarę sprawia jeszcze więcej frajdy, a im więcej pieniędzy mamy do wydania, tym bardziej ich wygląd może ewoluować w miarę wspinania się po szczeblach gangsterskiego podziemia. Szybkie podróżowanie jest wygodne, tak samo jak jazda przez miasto w pięknym i szybkim sportowym samochodzie, słuchając jednocześnie 10 stacji radiowych dostępnych w grze. Stacje te nadają utwory takich gwiazd jak Busta Rhymes, IDLES i Dillon Francis, więc na pewno znajdziecie coś, co przypadnie wam do gustu, a wiele utworów zostało perfekcyjnie wykorzystanych w głównym wątku fabularnym. Nie jest to jednak nasz ulubiony sposób przemieszczania się, choć nasza preferowana metoda też dotyczy samochodów, a konkretnie surfowania na nich. Żeby to zrobić, wystarczy znaleźć samochód prowadzony przez NPC'a, wskoczyć na niego i zamiast wcisnąć Y, przytrzymać go. Tym samym zaczniecie jazdę na dachu, tak jak w zadaniu pobocznym Riding Shotgun, ale tym razem poczekajcie, aż NPC odjedzie w panice. Gdy samochód nabierze prędkości, możecie otworzyć swój wingsuit, żeby wzbić się w powietrze i nabrać prędkości. A kiedy ją wytracacie, możecie wcisnąć Y, żeby wylądować na innym pojeździe i zacząć zabawę od nowa. Szybkie podróże są dla mięczaków, car surfing w 60 fps na Xbox Series X jest prawdziwą petardą. No i możecie go spróbować tylko w Santo Ileso. To tylko niewielka część tego, co czeka Was w nowym Saints Row. Za co zabierzecie się najpierw? Dajcie nam znać w komentarzach poniżej, a jeśli chcecie jako pierwsi wiedzieć o wszystkim, co dzieje się w świecie Xboxa, zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło, cześć!